Hej, witam Was! Wracamy po moim upgrade'cie komputera. Zmieniony procesor, zmieniona płyta główna, zmienione pamięci, więc powinno być szybciej, lepiej i w ogóle. Na razie to stary program. Sorry za kiepską jakość dźwięku. Taka może być z pogłosem, taka może być trochę głośna. I w ogóle po prostu chciałem Wam nagrać pierwszy odcinek, może dwa odcinki pierwsze. Będziemy jeszcze się tak z takim czymś musieli zmagać, ale później powinniśmy już sobie wszystko ustawić. Będę protestował też chyba nowe programy do nagrywania, przynajmniej dwa bym chciał sprawdzić. Więc w najbliższych odcinkach też możemy mieć różnie z jakością. No, zobaczymy co nam się tutaj uda. Lecimy na misję, bo trzeba się czasu zadanie. Udało mi się zrobić, w ogóle jestem zaskoczony, bo sformatowałem dysk C, gdzie był system. Odpaliłem nowy system i wyobraźcie sobie, że nawet nie musiałem nic instalować, bo i Steam działał i wszystkie gry działają, więc jest ciekawie. Jeżeli macie na jakiejś innej partycji zainstalowanego Steama i gry, to jest fajnie. Tym razem rozbiło się coś na morzu. Brazilian authorities have requested our help. So that's where we're going next. The downed UFO is in a remote area outside a small town. If we can secure the crash site, we should be able to prevent any civilian casualties. UFO też były misje podwodne. Ale dobra. Może teraz mi nie będzie zamykało tego X-Coma. Może to był problem z systemem moim, że coś mu się tam działo. A więc może tym razem już nie będziemy mieli żadnych problemów. Dobra, muszę się skupić na graniu, a nie na gadaniu. Tym bardziej, że nie podoba mi się ta górka, która jest przed nami. Kobria, sprawdzi to tutaj. I nic nie będzie widziała. No dobrze. W ogóle chyba rzadko się zdarza, żeby zaczynać. Jestem w drodze. Statku. Łosses, gdzie jesteś? Wyruszam! Jest tutaj. Ty jest... Zagłada ma... Idę. Ciężką broń, ale ciężką... Kurde, nie, w którą stronę mam iść? Która to jest mapa? A, statek jest tutaj, no dobra. Czyli rozumiem, że mam w tą stronę iść. Czy widać gdzieś kanistę z meldem? Okej, chyba nic nie widać. I myślę, że pójdziemy w tą stronę. Tutaj są jakieś drzewka, jest otwarta przestrzeń. Myślę, że spokojnie snajperów można by było ustawić tu i tu. Myślę, że to jest całkiem pomysł niezły. Idę. Naprawdę on nie jest zły. Rozkaz. Mam granat dymny, może się przydać. Mój heavy, tylko nic nie wypacz. Gangstlinarza. Okej. No i dobra. Wypacz mój nieprzyjaciół. Co będziemy słuchali? Nasłuchujemy. Cyberdysk. Sektoidy. To tak, Cyberdysk równa się z tym, że będziemy mieli drony, albo drony lub floaterków, bo tak najczęściej jest kombinacja, choć bardziej stawiałbym na drony. Jeżeli chodzi o ten drugi dźwięk, czyli sektoidy, to albo jest mechtoid, którego nie słyszeliśmy, co może być, no nie zaprzeczam. Tak jest, wykonuję. No nie zagłada. Tutaj chciałem snajpera akurat. No tak to jest, jak się gada. W takim razie on tutaj pójdzie. Tutaj będziemy powoli próbowali się w tą stronę przemieszczać. Czy tutaj się wypatrzysz? Dobra, ten sektoid, którego słyszeliśmy, może być to sektoid Commander. Nie pamiętam, to był Rider? Co to jest za statek? Czy to jest mały zwiadowca? Nie, to jest coś większego. Albo czekajcie. To nie, to może być mały zwiadowca, tak? Tak, to jest mały zwiadowca, bo ma 4 zcięcia.
Tak, to był mały wydarz, też nie pamiętam, kurde, tak dawno nie grałem. Przez ten upgrade komputera. W sumie go odzyskałem już w sobotę. I w sobotę mógłbym nagrywać. Ale to wiecie, jak jest po restarcie. Trzeba wszystko posprawdzać. Gazu. Jeszcze miałem małą przygodę, bo wyobraźcie sobie, że do domu z mojego upgrade'u. O, z prawej strony. Chyba nie jesteśmy tu sami. I nie mam w ogóle dźwięku. Nie mówiąc nagrywania, w ogóle nic nie słyszę i przypominają mi się czasy sprzed jakichś 17 lat, jak miałem pierwszego Pentium 1 i kurde, no nie było głosu. Już idę. Więc... Tak jest, dowódco. Już dzwonię do mojego kumpla, który mi zawsze komputerki składa i serwisuje. I to się okazuje, że on robi wielkie oczy i mówi, że no akurat głosu to nie sprawdził, bo przy takich płytach głównych, jakie są teraz, tak i takich możliwościach, no to on by nawet sobie nie wymyślił, że może coś, może być coś nie tak. Więc minis tutaj przyjechał do mnie na drugi dzień, można powiedzieć, że trochę specjalnie nawet. A nie mieszka blisko, bo chyba z 30 km ode mnie, bo się przeprowadził. No i co się okazało? Okazało się, że podczas transportu wypadł jeden mały kawałek z gniazda, które wam idzie z płyty do przedniego wyjścia audio. No i teraz tak, wypadł ten kawałek, więc nie było zworki, więc nie działa też płyta na płycie głównej muzyka. Wystarczyło włożyć z worka lub ten kabelek docisnąć i wszystko byłoby w porządku. No ale oczywiście Damianek nie wymyślił tego, bo czemu miałby wymyślić? No taki jest Damianek właśnie. Rozkaz wypatruje wrogów. Ej. A OSS ma jaką niby broń? Gdzie ty jesteś? A, ty masz tą kluczą. Już myślałem, że ty masz tą, że to jest ta klucza snajperka. No dobra. Przeszukuję teren. Nie prześlizgnie. A, tyś się ruszę. Niepotrzebnie trochę. Wojna domowa. I takim bądź razie dopiero w niedzielę był jakiś żużel, jakiś taki, bo jeżeli nie wiecie, jestem z Tarnowa, a Tarnów zawsze żużlem żyje i żył i w ogóle. O, w tamtą stronę też był Melt. Tam był Cyberdysk i tam był Melt. Nie wiem, czym się chce walczyć z tym cyberdyskiem, czy nie wolałbym się tutaj przelecieć i sprawdzić. Zaraz tam będę. Nie trafimy na... żeby sprawdzić na początku ten statek, który jest dosyć mocno rozwalony. Rozkaz! No nie wiem, choć z drugiej strony to może to nie było najlepsze, bo tutaj bym wolał sobie ustawić kogoś innego. Tak jest, dowódco. Kobra na razie tu. Wyruszam! OSS. Tu, to jest gang Slinera. Na razie nie zostanie tutaj. Przechodzę na pozycję. Duch tutaj. Snajper stąd nawet z tej krótkiej broni powinien siekać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Znaczy nie, to jest akurat długa broń, to tym bardziej. Zaraz będę na miejscu. Dobra, niech się przemieści tutaj. I... Droń w pogotowiu! Okej, wylatujemy. Nieprzyjaciel! Mówiłem, że drony. Często tak bywa. Cyberdysk oberwał. Bardzo mnie to cieszy, że Cyberdysk oberwał, a nie drony wszystkie. Nie wszystkie overwatche poszły na drony. Cyberdysk? Cudownie, jeszcze go średnęłeś. Bardzo mi się to podoba. Lepszego wyjścia cyberdysku nie mogłeś wymyśleć. Poprawiam celownik. Ach, szkudesko, to wy też mogli się trafiać. No dobra. Co będzie robił Overwatch? Mr. Cyberdysk. Halo. Dobrze. Zagłada cię nie widzi. A po jaką cholerę miałaby cię widzieć, tak? DJ! Czy wy go widzicie? Ty go nie widzisz?
ty Godo to widzisz. Co jest ciekawe. W takim razie gdzieś stąd pewnie też nie będzie widziała. No dobrze, DJ nie widzisz. To już troszeczkę pogarsza moją sytuację, było tak pięknie. Oses widzi. I Oses widzi tego cyberdyska. Bardzo mnie to cieszy. Cudem ten cyberdysk nie jest na Overwatchu. I ty go nie widzisz. Dziwne to. Dziwne. Idę. Ja bym powiedział, że bardzo dziwne. Tak, ty go widzisz, ty go nie widzisz. Prześmieszne to. To teraz tak. Na początku sprawdźmy oseskiem naszym, czy jest w stanie unieruchomić tego cyberdyska. 82%. No to spróbuj. Szczęścia. Tak jest. Obezwładniam cel. To poprawia troszkę postać rzeczy, bo spokojnie mogę sobie teraz wylecieć tutaj. Bez większego ryzyka. Mógłbym też podbiec sobie tutaj. Ten cyberdysk jest unieruchomiony, więc raczej nie powinien mi tutaj bruździć. Trochę mi kobry szkoda, że nie będę mógł strzelić. O cholerka, ile ich tam jest? No nie fajnie, bo nie fajna ilość ich tam jest. No dobrze, więc spróbuj do jednego z nich strzelić. Za czwórkę. Te drony mogą być wkurzające. To wam od razu mówię. Mogą nas troszkę podenerwować. Ty nie stoisz najlepiej i najgorsze to jest to, że nie możesz gdzie sobie podbiegać. Brakuje dwóch kratek, żebyś sobie podbiegła i fajnie stała za osłoną. Każda inne wyjście to się wiąże z tym, że będziesz odsłonięta. No ale dobra, zaryzykujmy tutaj z Overwatchem. Ty masz ile? 60% na krytyczny strzał. No to spróbuj, raczej go nie ściągniesz. Ale to troszkę może ranisz. Overwatch. Złociutki się wycofasz tutaj. Żebyś był bezpieczny. Rozkaz wypatruje wroga. I zobaczymy, co się będzie działo. Leci dron, który będzie reperował tego cyberdyska na pewno. Kurde, tego, te wszystkie drony go ponaprawiają, to będzie zaraz ząk. Ale z drugiej strony dobrze, bo nie będą przynajmniej do mnie strzelać. No, teraz robił dwa ruchy i się na jakiegoś Overwatcha nadział. Albo i nie nadział. Powiem wam, że fajnie by jakby to było wszystko, co tutaj mam spotkamy. Cholera, tylko ten... Ogień. Co za gówno? Cera, to wy macie dzisiaj, kurde, naprawdę najwyższego. No nie, czy nie trzeba byłoby agresywnie zagrać i zabić tego cyberdyska. A jak on się teraz pouleczę, to może być problem. No bo tak, on zaraz będzie w pełni zdrowia. No tak zaraz może być, już państwo mi zdrowia. Ale by się teraz sobie rakieta przydała. Ale chyba nie mam nikogo z rakietą na tej misji. Nie, teraz to jest dopiero w pełni zdrowia i cyberdysk się przyładuje. Nie, granat? No co ty gadasz, cyberdysk? No co ty gadasz za głupoty? A ja granatów nie mam na tej misji chyba. Bo granat też by tam był genialnie wszedł. Ty masz rakietę. Ty masz granata. DJ-ku. Ty masz granata, nie masz... tylko tak chyba na mnie dorzucisz. Czy tu jest rakieta? Nie ma, ale mógłbyś strzelić do czegoś. Tutaj na pewno nie mam rakiet na tej misji. Po początku bym chciał, żebyś walnął mi tego... Nie tego. O, właśnie tego pana, który się do ciebie odwrócił. Proszę cię. Za ósemkę.
No już by było pewnie po nim, jakbyś wcześniej trafił. Double tap znowu do tego pana. O tego właśnie, proszę. Tym razem tylko za trójkę, bo się już kolega nas schował. Ty jakbyś miał więcej amunicji, bo masz mało amunicji, to byś pewnie podbiegł sobie tu i wszystko to, co tutaj jest, wyczyścił. No ale dobra. Trzeba cyberdyska rozwalić. Jak cyberdysk zostanie rozwalony, to... O, już zostanie rozwalony. To wybuchnie trochę te droniki oberwą. 12. Pięknie. No i tak to nie jest to, co bym sobie życzył. Dobra, próbuj do tego na dole. Okej, okay, ale żyję. Złociutki mój. Ty też widzisz ich tutaj, nawet widzę sporo. Spróbuj raz. Ze szóstkę. I spróbuj tego, co tam lata. No, ten co lata jest, powiem wam, groźna bestia. Tego na dole by się było w stanie rozwalić. Czy chcemy zaryzykować DJ-ką? Ruszam. A może, kto wie. DJ... No prawie... O nie, to wszystkich jest w stanie gdzieś... O, tutaj jest wszystkich w stanie. A no to sprawdźmy tego granata. Ty może nie jesteś naszą saperką, więc może tego... O kurde, nie zabijasz tego wszystkiego. To się troszeczkę zrobiło teraz niefajnie. Bym nawet był skłonny powiedzieć, że mało fajnie. Wiecie co? Ryzykujemy? Ile ty masz strzałów? Jeden strzał bierze ile? Kurde, to masz dwa strzały tylko. Czyli jeżeli byś tu podbiegł, to jest tak, jeden strzał, drugi i dwóch nie ma. Zostaje ich trzech. No nie wiadomo, czy trzy strzały byś jesteś w stanie przeżyć. Jakbyś miał pistolet laserowy, to pewnie bym pistoletem strzelił, ale może trzeba było... A nie, ona ma pojedynczego, bo to by za dużo nie zmieniło. Podbiegnę, to mogę, jestem w stanie dwóch ich jeszcze zabić. No i tylko chyba dwóch. Tutaj tego drona jednego jestem w stanie rozwalić, ale to wszystko mało. To jest mało. Czy jesteś w stanie granat dymny rzucić tutaj? Jaki zasięg z tego granata? No stąd byś było w stanie rzucić i tą dwójkę osłonić. To chyba tak zrobimy, no. Niestety. Zaraz tam będę. Jest za pełną osłonę tutaj. A jednego z nich widzisz, tego u góry widzisz. A spróbuj, 54%, trafisz to trafisz. O, tylko że liczyłem, że trochę lepiej trafisz. 92 i 100. To ściągnij tego jednego słabszego. Ses. Krzyżyk na drogę! Dobra. Złociutki. Złociutki rzuci dymniak, żeby tą naszą trójeczkę osłonić. Tutaj. DJ jest troszkę teraz w trapotach, ale w tym granacie dymnym tam jakieś 20% powinna mieć osłony. Zobaczymy, co nie będą, może będą się naprawiać. Próbują mnie. O fuck, za piątkę? Czyż bym miał stracić DJ-kę? Zerkajcie na skrzydło oś ataku! Trochę mi się to nie podoba. Cholera! Blisko. Dobra, ten przynajmniej głupio zagrał. Kurde, DJ-ko mam, nie straciłem. Dobra, ale luz. Teraz już powinniśmy to opanować. Słabo u mnie z nabojami! Dobra. Gangstreamer.
Tam jest setka. 63. Strzel do niego, bo ty masz holotargeting jakby coś. Okej. Okay. Holotargeting to nawet nie był potrzebny. Tu masz setkę, więc się go pozbądź. Magazynki puste, nie ma czym strzelać! Dalej masz full, więc sobie przeładuj. Oses, czy ty jesteś w stanie go ściągnąć? Tak jest. Oses ma awansować, jak najszybciej, żeby tam ostatnie naboje poszły w cholerę. Ludzie awansowali. Tak jest, bliżej skoczysz mi tu. A złoty musi się tutaj starać leczyć naszą ekipę. Na początku DJ-kę, no na full ulecz. No, wstawaj! DJ-ka w ogóle ma mało życia. Tego drugiego na razie nie podleczysz. Mogę sypać dalej! Kobra sobie przeładuje, Skoloko sobie przeładuje, się będzie rozglądał. Przeładujemy, żebyśmy rozglądali. I okej, okay, sytuacja jest opanowana. Powiedziałbym, że nie najgorzej nawet wygląda. Zaraz tam będę. Czy stąd coś będziesz widziała? Nie, ale już będziesz dobrze stać. Okej. Okay. Ty na razie tutaj. Gangslinar tutaj. Wyruszam. Sokolo oko na razie tu. Dobra, ciśniemy. Przeładować. Jest, broń rozglądaj. Przeczekuję teren. Ty się możesz rozglądać. Już się za to biorę. Na razie nic nie widzę, więc tylko podbiegnij i go ulecz. Mam nadzieję, że na fulla. No i po krzyku. Dokładnie. No mam dobrego medyka na tej misji, więc musi być dobrze. DJ-ka okay. Tutaj. Mogę siać. Przeładuj. Rozglądamy się. Rozglądamy. Wypatruję wrogów. Wypatruję nieprzyjaciół. Czyżby to była miała być ostatnia już ekipa? A ty sobie przeładuj. Czyli Sectoid Commander jako dowódca statku. Co to za dźwięk? No dobra. Zaraz tak jakbym słyszał dwa razy ten głos. Co nie wróży nic dobrego. No to biegniemy. Dobra, ty na razie tutaj. Gangslinar. Na górę. Idę. Zagłada tutaj. Rozkaz, wypatruję wrogów. Czy chcę tu podbiec? Idę. No zaryzykujmy. To jest dobra, broń pogotowiu. Ruszam. To tutaj. Z ochotą. Osys tutaj. Mam nadzieję, że nic nie wypatrzy. W drodze. Duch ma awans. Bardzo fajnie. Zaraz tam będę. A mój supportik zostaje z tyłu. Medyk. No chyba wszystko. Wypadek się nie prześlizgnie. Czekamy. Idę. Zobacz, co tam jest w środku. A nie, to jest jednak coś większego. To nie jest mały zwiadowca. To wygląda na jakąś... na rajderka. Ruszam. To nie wiem, to widzicie, jakoś zapomniałem, jakie są rozmiary statków. Wydawało mi się, że to będzie... Ale za dużo ścian miał rozwalonych. Jak miał tyle ścian rozwalonych, to nie mógł być, nie mogło być tak jest. To, o czym myślałem, to mały zwiadowca. Przechodzę na pozycję. Snajper. Śmigam. Dajcie tu. Mój gangstliner tu. Okej. Okay. A, możesz podbiec i tak, nic nie widzimy. Czy tam ktoś jeszcze został? Nie, ogólnie chyba... To jest broń w pogotowiu! Kurde, to powiem wam, że już nagrywamy 25 minut. Trochę długi ten odcinek, tak? Nie, 23. A raczej nie będę tego chyba dzielił na dwa odcinki, bo nie wierzę, że będę grał to jeszcze... Już tam idę! Po prostu mi się nawet nie chce wierzyć. Aha, bo to jest boczne wejście, tak? Czyli tu za tymi drzwiami prawdopodobnie już będziemy mieli towarzystwo. To jest zagłada. Dobra, cisnę. Biegajcie tutaj. Biegnijcie do środka. Złoty niekoniecznie do środka. Złotego bym wolał, żeby został gdzieś mi tutaj z tyłu. Okay. Tu nie ma osłony, ale dobra. Osys, myślę, że tu będzie ok.
Dobra, Sokoloko też niech tam biega. I Gangsliner dokładnie to samo. Tam są drzwi zamknięte, więc raczej nic więcej nie powinniśmy wypatrzeć. Przyjąłem. Złoty tutaj. Nie za mało to jest tych moich ludzi? Ktoś dostał? Nie wiem, czy tylko kogoś zostawiłem. A nie, są tylko, że tak koło siebie stali. Wyruszam! Dobra, tutaj. Tak jest. Myślę, że zagłada tutaj. Rozkaz. Tu może być tu. Oses. Zaraz będę na miejscu. Będzie tu. Już się za to biorę. DJ tu. Okej. Okay. Sokole oko tu. A mój gang cleaner sobie tak stoi, że nie za fajnie stoi, tym bardziej, że ona ma double tap. Więc myślę tylko, że nie otwórz proszę tych drzwi. Aha, nie, ty się już ruszyłaś. No to zaryzykujemy tym gang cleanerem i go postawimy tutaj. Już się za to biorę. Mi się tu z tyłu gdzieś z apteczką mecza. No dobrze. Czy oni są tutaj w środku od razu za tymi drzwiami? Wygląda na to też, że tak. Słyszeliście coś? I podejrzewam, że to są, że to jest Sectoid Commander, bo nie... A czy Outsidera i tak bym nie słyszał. No i... Kontakt. Aha. Zmieniają się! Próbują mnie odskrzydlić! Okej. Okay. No właśnie dlatego tutaj powinien stać w tym momencie Panek, a Zagłada powinna być mobilna. No ale dobrze, proszę Państwa. Dobrze. Jeżeli bym był w stanie ich rozwalić... Kurde, ci się nie widzisz. Asys go widzi, ale to takie szanse Wam powiem, że... bywały lepsze. DJ tego jednego mogłaby wypłoszyć. Ty widzisz ich obydwu, tak? Tu jest kto? Duch. Duch, który jest w stanie tam sobie dobiec, raz do niego strzelić, Zagłada drugi raz, ale może żyć. Wtedy Sokole oko go dobija. Czyli tego mamy rozwalonego. Czyli tak jak to mówiłem, duch, tu ta trójka. Ty byś go mogła wypłoszyć. Więc na razie spróbujmy tak. Włączyć sobie holo targeting na tego. No raczej go nie mogę trafić. 34-30%. No strzel raz do niego. No właśnie, to też nie... No to szanse były małe, więc nie dziwcie się, że nie trafiłem. DJ-ka go spróbuję wypłoszyć. Tylko... Zrobimy to jeszcze tak, że ty mimo tego, że jesteś... Aha, nie możesz zmocić Overwatcha. Mógłbyś tylko strzelić lub... Tylko strzelić? O kurde, to się trochę zmieniło. Kiedyś jeszcze można było po double tapie zrobić ruch. Dobra, za dziewiątkę. No ale wciąż żyje gnojek. No dobrze, to teraz się trzeba tego pozbyć. Jak się go pozbędziemy? Pozbędziemy się go, myślę, że w taki sposób, że sobie zrobimy run and gun za pełną osłonę tutaj. On będzie flankowany, na 90% dostanie krytyka, czyli 12 może dostać. O, 7 tylko. Powiedzmy, że chciałem lepszego tego krytyka mieć, no ale dobra. Czy stąd go będziesz flankowała? Raczej nie. Już się za to biorę. Podbiegnij tu. Tam go powinnaś flankować 100%, 55 tylko. Akurat się drzwi nie otworzyły, więc spróbujemy Entera. Dobra, za 4. Spodziewałem się, że może taki obrót sprawy przyjąć to, dlatego myślę, że... Sokole oko, jeżeli pobiegniesz, nie dasz, tylko... Tak jest. To miejsce, powinnaś go widzieć, flankować i zabić gnoja. Dokładnie. Tak obstawiałem, trzy strzały będą potrzebne.
Teraz tak, złoty niestety tam nie dobiegnie. Oseś się włączy na Overwatcha. Mogę w ogóle od razu włączyć go na Overwatcha. Jestem w drodze. Byłoby to lepiej, bo byłyby szanse na... Byłyby szanse na to, żeby dobić tego outsidera, jakby wyskoczył. A tak, to będzie złoty pewnie ranny, albo ty będziesz ranny. No dobrze. Wszyscy są na Overwatchu? Wszyscy są na Overwatchu. No to koniec... Koniec tury. Koniec tury to był Batman. Dobra, teraz ten outsider wyskoczy. On ma 6 życia. Raczej go nie zabijesz. Właśnie, jednego braknie. Ale jeszcze jest Oses, który jakby go wypaczył. A właśnie, to może go Osesik, który nie trafi. Nie, dobrze chyba celujesz. Tak jest. Ale gdzieś jeszcze sektoidy słyszałem. Więc gdzieś tutaj na tej mapie mamy sektoidy jeszcze do rozwalenia. Dobra, Gangslinger na razie tutaj. Zaraz tam będę. Wygląda, niech się powiedzmy tutaj ustawi. Daję, dowódco. Tutaj. Możemy w ogóle trochę poprzeć. Już tam idę. Pytanie, jak długo będziemy ich szukali? Jeżeli powiedzmy nie znajdę ich. Jeżeli nie znajdę ich w ciągu kilku, tam powiedzmy 3 rund, zaraz tam będę. To zrobię wam cięcie do momentu, aż ich znajdę. Po tej rundzie. Możemy grzać! Dobra, świeże pestki w magazynku! Wypatruję nieprzyjaciół! Mogę sypać dalej! Przyładuj. Wypatruję nieprzyjaciół! Wyglądaj się, jakby ktoś tam miał. Dobra, wstać. Ciśniemy! Przyładuj. Mogę sypać dalej! Przyładuj. Chyba nie jesteśmy tu sami. Okej. Okay. Jak widać na złączonym obrazku, tutaj ich nie ma, są tam. Okej, okay. Czy też coś mi tutaj ściga? Ale dobra, na razie... Na razie będziemy musiał poczekać. Tak jest! Już tam idę. Dobra, stąd powinieneś ładnie widzieć. Nie chcę mi się obiegać tego z dwóch stron. Nie tak wiem, czy bym chciał to obiegać w ogóle z dwóch stron. Może to nie byłoby głupie. Może to przyspieszyć. Dobra. Panew tutaj. To jest Gangslinger, więc czy on tam w ogóle stanie dobiec? No tak średnio, bo... Dobra, odbiorę. Cel namierzony! No dobra, są. Kiepski ten timing miałem, bo akurat pod koniec tury mi wyskoczy. A nie, nawet w połowie tury. No dobra, ale nie najlepiej stoję, okej. Okay. Kobra jest nawet dobrze. Ruszam! Oko tutaj, ale stąd nic nie widzisz. Myślę, że stąd będziesz później mogła już strzelać bezproblemowo. Zakłada tutaj, żeby nie próbował. Nie przyszło im nawet do głowy, żeby nas flankować. Ale raczej nie wątpię, że im takie pomysły by nam po głowie chodziły. No ale co? A chcę tylko stać dobrze. Dobra, DJ-ka, tak? Jedziemy z tym koksem. Dużo ich tam jest. Dużo. Rozkaz, wypatruję wrogów. Wypatruję wroga. Nie macie kamery, wypatruję tak? Wroga. Dobra, będzie bez kamery ta końcówka. Chyba coś słyszałam. Bo musiałbym teraz ją dopasowywać do tego po prostu momentu, w którym jesteśmy, więc przeżyjecie bez kamery. Dobra, jeden średnięty. To chyba dowódca, bo jakiś kurde kopsił. Okej, okay, zrobił dwa ruchy. Ten wychodzi, będzie strzelał. Biedny Oses, biedny Oses.
Próbują go przejąć mu kontrolę nad głową. Dobra, drugi odważnie wychodzi, wchodzi na Overwatcha, tym razem na zagłady. O kurde. Nie wiem, że jak będziemy tak Overwatcha trafiali, to kurde nie będzie jakichś większych problemów. Ale to w końcu złamią Mosesa. No właśnie, oberwała. Ma tylko 50%. Nie, panikujcie go. 59, dobra. No dobra. Okej. Jeszcze tam ich było baza 8. Mosses teraz w ogóle spanikujesz, pewnie stary. No tak, w końcu musi spanikować. Okej, okay, ale to nie teraz. To nie w tej turze. Mosses, czy ty jesteś jakieś negatywne? Halucynacje. O cholera, to ten też będzie miał halucynacje. O, dokładnie. No i tak 50% tu masz, że trafisz. Mimo halucynacji, no to dajesz, no kurde, 50%, 60 nawet raz procent. To z halucynacjami nawet trafiasz, super. Gra gitara. 53%, no to dajesz, pięknie. Dwóch mniej, to jeszcze zostało ich tam kilku, ale się nie przejmujcie, w końcu im damy wszystkim radę. My nie z tych, co by sobie rady nie dawali. Czy ty widzisz któregoś z tych z tyłu? Nie widać tych mindmerdziujących gnojków. Ja bym tam podbiec, zobaczyć co tam się dzieje. Więc może wybiegnij. Ile ich tam widzimy? Kurde, tam są jeszcze troszkę dalej, tam gdzie nie widzimy. Martwi trochę to. Bo jakbym tam z tyłu tych wypatrzył, to pewnie ich jest tam dwóch, prawda? Czy jeden? Ten z tego... Tu jest jakaś dwójka, jeden z nich jest odsłonięty. Do tego odsłoniętego... Tylko jest słabe szanse, że trafisz cokolwiek. Z ochotą! Wybiegnij na razie tutaj. Tu masz troszeczkę wyższe szanse, ale to wszystko jest mało. Kobra to ma w ogóle jakiś... Nie wiem czemu takie niskie są szanse na trafienie ich. Już się za to biorę. O, flankujesz tego jednego. O, i to flankujesz tego, którego chciałem, żebyś flankował. Ła. Bardzo mnie to cieszy. Już nie będziesz kozaczyć. Bo dwóch jest kolejnych wyeliminowany. Została mi jeszcze tylko tamta dwójka. Którą myślę, że za chwileczkę będziemy w stanie rozwalić. Bo mamy tu jeszcze... dwóch żołnierzy co najmniej. Aha. Ten kolega ma jednak... On jest, jego można by było flankować z tej strony, ale z tej strony nikt mi tutaj nie dobiegnie. Więc myślę, że... Czekajcie. Tu jakbym dobiegł, to bym sflankował sobie tego, zostałby tamten jeden. Ten by mógł do mnie strzelać w razie czego. Stąd to drzewo drugie chyba przeszkadza, żeby sklankować. W ogóle nie wiem, czy będę ich widział. Ale zaryzykujmy. Zbliżam się do wroga. Zaryzykujmy Dasha tutaj. Może któregoś z nich będziesz widział. Cholerka, nie widzę. No właśnie wiedziałem, że to drzewo tam jest takie jedno denerwujące. Ty widzisz tylko tego. A jakbyś pobiegła tutaj? Smakujesz tam tego, co jest tak daleko? Widzisz ich wszystkich. 71%. No to spróbuj. Jest szansa, że go nawet zabijesz, bo ma tylko 5 życia. No właśnie, oddychę. Złociutki kolega. 28%. No to za wielkich szans to tych stary nie masz. Robi się. Wyglądaj się. A ty se pójdź z nim. I tak z tym twoim. A, jeszcze tutaj została. W sumie tylko widzisz go. Ty jakbyś wypłoszyła tego, 71%,
To może go zabijemy? Bo ten Overwatch... Dobra. No to został tylko jeden. Nie, no nie można nam narobić kłopotów. Nie, nie ma takiej opcji, nawet najmniejszej. A nie, dwóch! To ten narobi problemy. Kurde, będziesz miał aż 30 ileś tam dni pewnie. Okej, okay, Sokoloko, to zrobię to dla ciebie. No dobra. Ale co stracił na początku, sprawdzić czy coś więcej nie będzie widział. Wiecie co, Sokoloko ma Lighting Reflex, ale nie widzisz. Ale ona już jest ranna, więc jakby w razie, jakby ktoś się tam trafił, mogłyby być problemy. Więc w takim wypadku zrobimy to tak. Sokola oko spróbuje tego co ma Overwatcha wyciąć. Dokładnie. Chyba zacznę ich podliczać. A takich żołnierzy jak Sokola oko można liczyć po prostu. DJ-ka się wycofa. Ty sobie pójdziesz za pełną osłonę, bo ty masz halucynację. Ty się rozglądaj. Wyglądamy. Zagłada by mogła troszkę podbić tutaj i się rozglądać. Rozglądaj. Dobra, dostał ostatni sektoid. To nie powinno być raczej problemów z nim. O ile się kolega sektoid zdecyduje na jakieś ruchy. Dobra, podbiegnij na razie do DJ-ki, uleć ją i będziesz mogła pobiec na zwiat z DJ-ką. No i po krzyku. Okej. Okay. Zaraz będę na miejscu. Widzisz go. Kolega tam podbiegł. Ty go widzisz, 37%, czyli dalej masz halucynację, tak? Nie, nie masz halucynacji. Czemu takie małe szanse, że 37% tylko? A, bo ma... On miał ten full profil. 17? Aha, bo to dużo było takiego gubienka na tej misji. Tych małe sektoidy, małe droniki. Jeden cyberdysk tylko i tych dwóch outsiderów. O, ja wróciłem do służby, świetnie. Ja nie pamiętam, co ja żywcem tu robiłem. Ale tak, że ta misja jest taka długa, to nie pamiętam, co ja tu robiłem. Ty zbieraj doświadczenie, kowal. Kowal się już zrobił. Ile ty masz życia? 9. 2 do mobilności, 2 do celności. To chyba lepsze to będzie dla ciebie to, mimo wszystko. No 50% na krytyczne poranne gun też kusi. Ale chyba jednak zrobimy z siebie koksa takiego naprawdę potężnego. Coś tu mam sprzedać. Sporo kasiorki, 75 kasiorki, to nie jest tak mało. Znaczy ja bym coś tu mógł zrobić. Tylko drugiego mecha może bym sobie zrobił, ale to jeszcze nie teraz. Branie chyba miałem na tyle. A to co to jest? Agrife. Low damage, but can disable alien weaponry. Czyli to jest takie coś, co obezwładnia i... I sobie bym kupił takie coś. Nawet jestem skłonny dwa kupić. Ale dobra, to poczekamy. To coś... Kurde, to takie jakieś nowe rzeczy mi się pojawiały. Muszę to wszystko przelecieć. To za amunicja. Attention will allow accessory. Co to daje? 10 do celności, 10 do krytycznych szans. Nie kosztuje akcji.
Aha, ale to pewnie bez ruchu jak strzelamy. Czyli taki, taki chyba ulepszony skoł. No to sprawdzimy sobie to też. Co tu jeszcze jest? To, to było. To jest coś nowego. Reduce enemy... Czyli mamy szansę, że jeżeli na przykład strzelamy do cyberdyska, to zadamy więcej obrażeń, ale to jest tylko i wyłącznie dla gunnerów ta zabawka. Możemy Shredder Armor dodać w tym. Oż kurde. To wam powiem, że troszkę jesteśmy do tyłu. Dobra, po kolei. To czekajcie. To. Albo się zastanowimy na tym następnym odcinku. No, chyba się zastanowimy na tym następnym odcinku, bo to jest długo, a ja teraz nie chciałbym takiego długiego odcinka. Więc na tym skończymy ten odcinek. Trzymajcie się, dziękuję wam, że wytrzymaliście. Jedziemy, skończymy chyba ten sezon. Skończymy go, bo wszystko jest na dobrej drodze. Na razie, cześć.